Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy sobie patch 10.12, czyli ten patch, który jutro pojawi się na serwerach PBE. Jako że jest to PBE, to zapewne wiele zmian zostanie wprowadzone do tych statystyk, które tutaj nam podali, ale tych zmian jest naprawdę dużo, bo jest to ekspansja tego, co teraz mamy, czyli kilka postaci wyjmą, kilka dodadzą. Nowe itemki, zmiany cechowe itp. itd. Tak jakby zrobili, przedłużyli seta. Przeważnie set trwał 4,5 miesiąca, teraz zrobili z niego 6 miesięcy, ale w połowie, czyli tak jak teraz, chcą dodać nowy content i bardzo fajnie to wygląda, bo galaktyki są całkiem zbalansowane, więc nie ma sensu jak na razie usuwać całego seta. Wiadomo, że to nastąpi, ale tymczasem zajmijmy się tą ekspansją. Na sam początek ten filmik ma 58 minut od dewelopera z Riotu. Stąd ten filmik biorę. Jest tu o wiele więcej statystyk niż w niektórych artykułach zostało napisane, tak więc myślę, że to jest najlepsze źródło na taki filmik. 58 minut trwa i ja spróbuję go zrobić jak najszybciej, ale wiadomo, że niektórych informacji po prostu nie można pominąć. Na początek postacie, które znikają nam z gry. Kha'Zix, Cho'Gath, Vel'Koz, wszystkie do wyrzucenia jak najbardziej słusznie. Kai'Sa, Kayle, Miss Fortune, tylko Kayle myślę, że była całkiem ok. Nie była ona super OP, nie była ona zła, po prostu była w dobrym miejscu, to był carry, który chcieliście mieć w swojej kompozycji. Kayle była jedną z tych postaci, którą mogliście wrzucić wszędzie i bardzo dobrze ona działała. To jest jedna, właśnie tak powinno wyglądać TFT. Macie postacie, które możecie zagrać w każdej kompozycji i będą one jakoś tam ze sobą się zgrywały. Sona, Lux oraz Kassadin. Sona, Lux, whatever. Kassadin, fajny frontlane z dobrym CC-kiem. Uznali, że tutaj jednak nie pasuje. Mi się ta postać bardzo podobała, bo miał dużo HP, całkiem ok obrażenia, ale najważniejszy to był ten obszarowy cecek. Pierwszy champion, który... No, teraz omówimy nowe championy, które są dodawane do istniejących już cech. Za Sonę wchodzi Zed. Niestety, co tutaj się dzieje, to, że tracimy potencjał na Mystika w Rebelach, co jest całkiem słabe. Dostajemy natomiast Infiltratora, który będzie całkiem mocno bił, bo co trzeci atak będzie on wykradał... Będzie atakował dodatkowe magiczne obrażenia, ale będzie też wykradał atak damage przeciwnika procentowy. I to jest bardzo dziwne, bo myślę, że na trzeci poziom nie będzie go zbyt ciężko wbić, a będzie on wykradał 80% AD. Jeżeli to dobrze rozumiem, to z takiego Gina praktycznie nic nie zostaje. W sumie to z każdego backlane'u nic nie zostaje, jeżeli wykradnie on 80%. Myślę, że to jest trochę niedopracowane albo źle sformułowane. Możliwe, że będzie on wykradał na sekundę, na dwie sekundy, no nie wiadomo jak to będzie działać. Nie będzie on miał many i całkiem spore AD startujące na 55, attack speed troszkę z tej niższej strony, ale wygląda to fajnie, że w końcu jest jakiś infiltrator w Rebelach, bo możecie go dać w sam środek, a on z tego środka wyskoczy i na pełnych buffach wleci w backlane przeciwnika, tak więc Z jak najbardziej na propsie. Kolejna nowa postać, która jest dodawana do istniejących już cech, to jest Vayne. Vayne chyba będzie moją ulubioną postacią z tego, co tutaj widzę i co tu jest napisane. Po osiągnięciu 50 many Vayne będzie po prostu odpalała swojego ulta z Lola na 10 sekund, ale będzie też za każdym razem, co trzeci atak będzie używała swojego Q. To Q pozwala jej być niewidzialną, a co za tym idzie, to, że będzie ona traciła agro od przeciwnika. Jeżeli postać traci agro sama w sobie, to znaczy, że możemy na nią dać 3 ofensywne itemki. Ja dalej będę preferował jedną defensywną itemkę, ale jest tutaj potencjał na granie 3 ofensywnych itemek. W opisie też mamy, że będzie ona dostawała 180, 200, 240% jej AD, tak więc myślę, że fajnie tutaj będą działały itemki pod attack speed, jako że ona już sama w sobie będzie dostawała procentowy AD. Na sam start też ma 60 AD, więc nie jest to źle. Myślę, że range powinni zacząć pisać w heksach po prostu. Nie 1130, tylko 1 albo 2 heksy. No, o wiele łatwiej by się to rozumiało, ale naprawdę ta postać, szczególnie z tymi cechami, będzie bardzo mocna. Szczególnie jak bijecie na 3 gwiazdki, a to będzie troszkę łatwiejsze. Zaraz przejdziemy do tego. Riven, kolejna nowa postać. Myślę, że ona troszkę zastąpi Kayle, bo ma naprawdę kosmiczne obrażenia, plus daje sobie tarczę. Mocne obrażenia na ulcie, bijąc za 400 lub 600.
Zasięg jest króciutki, mana 25 many, czyli ona musi odpalić swojego skilla 3 razy, żeby użyć tej ostatniej umiejętności, która zadaje kolosalne obrażenia. Fajny postać, Blade Master Chrono, myślę, że taki kierujący frontline, coś jak Irelia, ale znowu problem jest taki w tych Blade Masterach, że zabrali Kayle, która stała z daleka, a dodali Riven i została też Irelia, tak więc będą to dwa carry na blisko, a myślę, że tutaj może namieszać Urgot, o którym zaraz opowiem. Ale ta Riven, ten koncept też mi się bardzo podoba, nie ma tutaj się czego przyczepić. I teraz przechodzimy do pierwszej nowej cechy i to są Battlecasty. Tych Battlecastów jest 6. Możecie tutaj zauważyć Nocturna po prawej stronie, to nie będzie Blender Nocturne. Nie ma szans, że to będzie Blender Nocturne, bo ma inną umiejętność i też kosztuje 1. Te 6 postaci to jest Illaoi, Nocturne, Kog'Maw, Cassiopeia, Viktor oraz Urgot. Myślę, że postać, na którą musicie zwrócić uwagę, to jest Cassiopeia. Zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o samą cechę, to mamy 10 postacie muszą zebrać albo zadać 10 przypadków obrażeń. To jest ciekawe. Ciekawe, jak to się będzie naliczało i jak szybko oni się faktycznie mogą odpalić. Ale jak już się odpalam, to jeżeli macie 2, 4 albo 6, to będziecie się leczyć albo zadawać obrażenia. Jeżeli macie więcej niż pół HP, to zadajecie obrażenia. Jeżeli macie mniej niż pół HP, to się leczycie. Ciekawa cecha. Zobaczymy, jak będzie z itemkami na te postacie, ale wygląda to bardzo dobrze. Pierwsza postać to jest Illaoi. Będzie ona atakowała swoją macką. Jest to też nowy brawler. Myślę, że o wiele lepszy niż Malphite, bo dodaje on coś do drużyny, czyli dodaje ona coś do drużyny, bo zmniejsza armor oraz magic resistance frontlane'u. Na trzecim poziomie, na który myślę, że będzie dosyć łatwo ją wbić na niektórych światach, będzie ona zmniejszała armor oraz magic resistance przeciwnikom. Potrzebuje ona tylko 40 many, żeby się odpalić, tak więc praktycznie gwarantowane, że będzie się odpalała, a zmniejszanie 25 armora na przykład mechowi, czy komu tam, kogo mają tam vanguardów na frontlane'ie, to jest bardzo mocne, nawet na tych pierwszych poziomach, ale w late game'ie też możecie z tego zrobić dobry użytek, czyli taki utility brawler, bardzo fajny koncept. Następnego mamy Nocturna. Nocturne będzie skakał w backlane i będzie używał swojego Fira, stunując na 2-2,5-4 sekundy oraz zadając damage over time. Fajna umiejętność, bo jeżeli macie dobre pozycjonowanie, to możecie ograć swojego przeciwnika, szczególnie jak macie Zephyr, to możecie fajnie targetować niektóre postacie, żeby dać im tego gwarantowanego stuna. Tak więc Nocturne, fajne utility na infiltratorach. Kog'Maw to jest postać, która będzie robiona typowo pod carry. 90% attack speedu daje sobie on na 3 sekundy i podczas tego 90% attack speedu, podczas tej transformacji, będzie on dostawał niekończący się attack range, czyli nieważne gdzie stoi, będzie i tak atakował, oraz jego ataki będą zadawały 5, 7 albo 9% maksymalnego zdrowia jako magiczne obrażenia, czyli myślę, że na nim Giant Slayery będą całkiem fajne, bo będzie się to mieszało jako magiczne obrażenia plus jakoś tam fizycznie z procentową szansą i z attack speedem, który on sobie daje. Tak więc ciekawa postać pod carry. Na pewno brakuje postaci za 2 golda, z której można zrobić bardzo dobrego carry, a ta postać się tutaj idealnie nadaje. Cassiopeia. To jest postać, na którą faktycznie musicie zwrócić uwagę, bo to jest postać, która ma dwie defensywne cechy. Battlecast można uznać za ofensywny, zależy jak patrzycie, ale Mystic jest bardzo defensywny, a zadaje ona kosmiczne obrażenia. Nawet na pierwszym poziomie jest to 800 obrażeń przez 12 sekund, to jest takie a la Morello, można powiedzieć. Zależy, ile ktoś ma flat HP, oraz zmniejsza efektywność tarcz o 50%, czyli nie dość, że ma utility, całkiem duży damage, taniego spela, to jeszcze ma cechę defensywną. Myślę, że to będzie postać, którą bardzo warto będzie mieć w swojej kompozycji, niezależne od tego, w co idziecie. To jest postać, która jak wam wyskoczy w sklepie, to raczej chcecie ją kupić. Przechodząc do postaci za 4 golda, czyli Viktor. Viktor jest dosyć specyficzny, bo będzie on bił o tym maksymalnego HP, ale ma też ciekawe targetowanie, bo będzie targetował najbliższą postać oraz tą postać, która stoi najdalej i wszystko pomiędzy zostanie zaatakowane. To jest ciekawe targetowanie, które można ograć, jak gracie na Viktora, ale jeżeli ktoś o tym nie wie albo nie za bardzo wie, jak to działa, to myślę, że Viktor będzie tutaj sprzedawał kolosalne buły. 80 many to nie jest jakoś tam zbyt dużo, żeby się odpalić. Na drugim poziomie jest to 400 obrażeń plus jakiś Rabadon albo Sorce. No myślę, że 600-800 będzie klepał, szczególnie, że to się odpala dwa razy.
Więc bardzo fajna postać za 4 golda, myślę, że troszkę lepsza niż Vel'Koz, jeżeli chodzi o targetowanie i generalne używanie tej postaci. I tutaj przychodzi naprawdę ból głowy Urgot. Co oni z tym Urgotem zrobili? Urgot będzie się odpalał na najdalszego przeciwnika w swoim zasięgu. Tego zasięgu jest 660, chyba to jest jeden hex, możliwe, że to są dwa heksy. Jest on protektorem, czyli troszkę bezużyteczna cecha, ale będzie on zadawał 2000 tru obrażeń, dopóki przeciwnik nie umrze. I zmniejszając jeszcze swoją manę za każdym razem, kiedy ktoś umrze, chyba. Tak więc jak już jednego zabije, to cały czas będzie zabijał następne postacie. Co jest dziwne, ale też ciekawe, i przez to, że jest też protektorem, to jak kogoś, jak już odpali swoją pierwszą umiejętność, to cały czas będzie dostawał tarczę. Tu wchodzi do gry Cassiopeia, która protektorów po części kontruje, bo zmniejsza im tarczę o 50%. No ten Urgot jest naprawdę ciekawy, bo jak dacie na niego Rapid Fire Konana, to wy zwiększacie mu zasięg i wtedy tym zasięgiem można targetować już zupełnie inne czempiony, więc no Urgota trzeba przetestować na PBE. Zobaczymy, jak on będzie mielił tych przeciwników. No 2000 tru obrażeń to jest chyba troszkę za dużo, no ale wiadomo, jest to PBE, myślę, że oni to zmniejszą. Następna cecha jest to Astro. Astro jest bardzo banalną cechą. Jak macie 3 Astro, to zmniejszacie sobie o 30 many. Koszt użycia umiejętności o 30 many zmniejszacie. I w tych Astro mamy Nautilusa, Barda, Gnara oraz Teemo. Gnar, bardzo mnie cieszy, że powrócił. Bard, zobaczycie zaraz, co on robi. Jest dosyć specyficzny. Nautilus jest po prostu Vanguard z fajnym cycekiem. Myślę, że o wiele lepszy Vanguard niż Mordekaiser, niż Poppy, niż Leona. Po prostu będzie on stunował na 3, 3,5-4 sekundy. To są naprawdę gigantyczne liczby. Możecie mi zaufać, że 3-3,5 sekundy, czyli najczęściej będziecie go mieć na pierwszym albo drugim poziomie, to naprawdę jest długi czas trwania, jeżeli on dobrze stargetuje. Również postacie blisko stojące do tego stuna dostaną część tego stuna po prostu na połowę. Zostaną zestunowane, czyli na 1,7 sekundy, co nadal jest bardzo dużo. Zaczyna on z 70 many na 100. Bardzo szybko się też będzie odpalał, czyli ten stun jest praktycznie gwarantowany. Jeżeli myślicie o early game'ie, to będzie postać, którą chcecie w tym early game'ie mieć. Bard, tutaj trzeba troszkę się zastanowić, troszkę to przemyśleć. Bard pasywnie dostaje 5, 20 albo 90 many za każdy atak. To już jest bardzo ważne do zauważenia. Chcecie mieć Barda na drugim poziomie jak najszybciej, żeby dostał on 20 many za każdy basic attack, czyli każdym basic attackiem na drugim poziomie Bard dostaje 30 many. Potrzebuje on tylko 3 basic attacków. Aktywnie Bard będzie odpalał Mipa, czyli to coś tam, to takie małe główienka, co latają obok niego, na ławkę swojego właściciela. I można tego MIPa sprzedać za 1 XP. Jeden punkt doświadczenia, czyli szybsze levelowanie. To jest praktycznie darmowy gold, jeżeli o tym pomyślicie. Jaki jest problem z tym Bardem? Myślę, że ta mana zostanie zmieniona na 100%. Na pewno nie może to być 20 many. Myślę, że 15 jest lepiej zbalansowane. Ale Bard po prostu pozwoli wam szybciej levelować. Pozwoli wam zdobywać lepszą ekonomię, no bo nie będziecie musieli używać tak dużo pieniędzy, żeby levelować. Jeżeli dostaniecie Barda z pierwszych minionów, bo też tak się może zdarzyć, no to praktycznie macie gigantyczną ekonomię na pierwszych levelach. Nie musicie levelować, możecie robić ekonomię do kragów, pewnie będziecie mieć 6 level i 50 golda. Więc myślę, że ta postać jeszcze jest do przerobienia, ale koncept jest bardzo ciekawy z tym expem. Chcieli oni w pierwszym secie wprowadzić, żeby można było z kulek dostawać expa, ale to psuło cały koncept gry, tak więc wprowadzają ciekawsze rozwiązanie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Gnar, jedna z moich ulubionych postaci na pierwszym secie. W pierwszym secie. No i generalnie to jest kopiuj wklej tego Gnara, po prostu jest on brawlerem. Wtedy był shapeshifterem, jest też Astro. 100 many, żeby się odpalić, troszkę dużo, tego HP ma no, sporą ilość, 750 na start, 30 armora. I do tego Gnar będzie miał obszarowego CCK, co już jest bardzo fajną umiejętnością. I po prostu będzie wrzucał postacie. Ciekawe, jak zrobią to targetowanie. Ostatnio to było tak, że on po prostu tam skakał chyba do prawej strony i zawsze przesyłał te postacie. Ale fajny będzie Gnar, żeby kontrolować takie kompozycje jak Rebele, żeby rozwalić ich pozycjonowanie. Myślę, że teraz troszkę łatwiej jest go skontrolować jakimś QSS-em albo Trap Clawem. Na pewno ludzie coś sobie wymyślą. Tych obrażeń nie ma dużo,
ale HP, które on dostaje po przemianie, jest naprawdę kolosalne. Na drugim poziomie Gnar będzie miał 2000 HP, więc kolosalna ilość. AD też dostaje całkiem dużo AD, bo staje się on melee, ale no 175 dodatkowego AD do podstawowego 50, które już on ma, można z niego potencjalnie zrobić jakiś tam carry, jak to w pierwszym secie czasami bywało. I Teemo jako snajper za 4 golda, jest to drugi snajper za taką ilość golda. Teemo rozstawia 3 pułapki do najbliższego celu. I po 3 sekundach te pułapki wybuchają, zadając całkiem małe obrażenia, ale dostają też oni knockout do tyłu oraz slowa na 4 sekundy. Czyli całkiem dużo utility, tych obrażeń nie ma dużo, więc wątpię, że to będzie jakiś tam carry Teemo, ale co to pozwoli? Pozwoli taki snajper obronić waszą, przypuśćmy, Vayne albo Gina, który też jest snajperem i też go będziecie mieć w jednej drużynie. Jak ustawicie Teemo i Gina obok siebie, no to Jean pozwoli po prostu obronić tego Gina, który będzie zadawał kolosalne obrażenia. Przechodząc dalej do kolejnej nowej cechy, mamy Paragon. Nie taki paragon z Biedry, ale trochę inny paragon. Janna. To jest unikalna cecha tylko dla Janny. Wszystkie Star Guardiany będą biły True Damage, a inne postacie w waszej drużynie będą biły Magic Damage. To jest kolosalny ból głowy. Jeżeli idziecie w snajperów i wasi przeciwnicy widzą, że idziecie w snajperów i idzie wam bardzo dobrze, nie tracicie HP, no to żeby wygrać grę, muszą was pokonać. Co za tym idzie, powinni składać itemki na armora albo iść w vanguardów, a wy nagle na 8 levelu trafiacie sobie taką Jannę i wszystkie wasze obrażenia zmieniają się w AP obrażenia. To jest problem, bo jakby niweluje to wartość itemów, które będą przeciwnicy składali, no ale też wprowadza duże zamieszanie w rozgrywkę, no bo możecie tą Jannę mieć, wasz przeciwnik się dostosuje, zacznie zbierać mystiki, a wy jednym kliknięciem tą Jannę ściągacie i już znowu bijecie tylko AD, więc no ciekawa postać, ciekawy koncept, zobaczymy jak to się będzie sprawowało w grze. Jeżeli chodzi o umiejętność Janny, to będzie ona wypuszczała 5 tornad w całkiem dużym stożku, które będą poprawiały attack speed waszej drużynie, a przeciwnika będą podbijały na 1,5 sekundy. Całkiem ciekawe statystyki, myślę, że fajna postać supportująca do, przypuśćmy, snajperów albo jakichś tam blasterów. Zmiany cech: Brawler, Chrono, Infiltrator, Celestial. Na początek Brawler, jako że dodali oni dwóch nowych Brawlerów, no to musieli troszkę znerfić tego traita za 4 Brawlerów. Chrono dostaje ósemeczkę i bardzo szybko się będzie odpalał. Infiltrator, lekkie nerfy na 2 oraz 4 infiltratorach. Celestial na 6 będzie leczył 99%, czyli myślę, że Red Buff oraz Morello będzie wymagany teraz w każdej grze. I Cybernetic, największy buff tutaj jest na AD, troszkę utrata HP na 6 Cyberneticach, ale co jest ważne, to to, że na 6 Cyberneticach możecie teraz ich osiągnąć bez eko oraz jest to kolejny buff dla AD na waszą Vayne. Kolejne zmiany w cechach: Mystic, lekki buff na 2, Sniper teraz nie jest tylko po prostu 2 snajperów, tylko możecie mieć 2 albo 4. Na 2 macie buffa 12% od AD, na 4 macie buffa od 20% AD. Vanguardy, 4 Vanguardów teraz jest jeszcze lepsze, bo dostają oni 300 armora, a 6 Vanguardów daje wam 750 armora. Protektorzy dostają kolejnego buffa, teraz będzie to 30-40 oraz 60% maksymalnego HP jako tarcza, no ale wiadomo, mamy tą kasopeję, która ich mocno kontruje. Sorcerery, 8 sorcererów zostało usunięte. Nie wiem, dlaczego jest taka decyzja podjęta, ale zostało oni usunięte. Darkstary dostają całkiem dużą zmianę. Z 3, 6, 9 mamy 2, 4, 6, 8 oraz dostają oni troszeczkę mniej AD i AP na tych początkowych poziomach. Ale o co tutaj chodzi w tych Darkstarach? Jeżeli zagraliście, przypuśćmy, 4 i gracie pod Gina, Jean, który jest waszym głównym carry, a na froncie macie Wukonga oraz Jace'a, to jak ten Wukong i Jace umrze, to wasz Jean też dostaje staka z Darkstara, czyli naprawdę bardzo mocna zmiana, która pomoże wam rozpędzić Jeana szybciej po prostu. Star Guardian teraz poprawnie dodaje manę oraz dodali 9 Star Guardianów. Rework mecha też jest z nami. O co chodzi z tym mechem? Jeżeli mech umrze,
to piloci nie wyskakują na 100% HP, tylko na 35% HP. I zwiększone zostało praktycznie wszystko. HP, AD, Attack Speed, troszkę mniejszy jest ten stożek, jeżeli chodzi o AD. Many potrzebuje mniej, żeby się odpalić, ma więcej armora oraz Magic Resista, czyli to będzie taki typowy czołg, którego jest ciężko zabić, ale jak już go zabijecie, no to nie wyskoczą trzy kolejne postacie na full HP, tylko na mniejszej ilości HP, które po prostu musicie dobić. Ani dostaje nerfy, Rumble oraz Fizz, wszyscy dostają, nie dostają nerfów, tylko dostają buffu. Wszyscy dostają buffy na manę, obrażenia oraz na HP. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mecha. Postacie za 3 golda. Co tutaj musicie zauważyć, to to, że Ashe oraz Ezreal stały się postaciami typowo pod utility. Czyli zmniejszyli im koszt many, ale zwiększyli użytkowność swoich umiejętności, czyli Ezreal szybciej się odpali, zada mniej obrażeń, ale no właśnie ten złodziej many jako cecha będzie tam lepiej grywalny. Tak samo z Ashe ta strzała będzie szybciej leciała. Syndra teraz będzie zbierała te kulki z ziemi, żeby użyć do następnego ulta, ale też będą się przekierowywały te kulki, czyli jeżeli Syndra się odpali na kogoś, kto ma 100 HP, to te wszystkie kulki się nie zmarnują, po prostu polecą w inny cel, czyli Syndra będzie bardzo fajnym carry, myślę teraz, jeżeli chodzi o Star Guardiany. Szczególnie, że macie w late game tą Janę, która zamieni Syndry obrażenia w true damage. I Shaco dostaje gigantyczne buffy na AD, myślę, że infiltratorzy znowu wrócą do rozgrywki z mechem. Jean nie będzie teraz miał flat attack speedu, tylko troszkę gorszy attack speed na pierwszym poziomie, na drugim już lepszy i na trzecim o wiele lepszy ten attack speed. I Jinx dostaje buffa na trzecim poziomie, na czwartym. Tak, na trzecim poziomie. Generalnie postacie za 4 golda dostają buffy na trzecim poziomie. Jak już wam się uzbiera taką postać, uda wam się uzbierać taką postać na trzeci poziom, no to Riot chce was lepiej wynagrodzić. Postacie za 5 golda, tutaj są ciekawe zmiany. Aurelion Sol będzie się od razu odpalał. Będzie niestety zadawał mniej obrażeń, ale będzie on bardziej postacią utility. Będzie wysysał manę, 5-10-20 many oraz na pierwszym kaście będzie on wysyłał tylko 4 lotniki i z każdym dodatkowym kastem będzie on wysyłał 2 dodatkowe. Myślę, że właśnie taki Aurelion Sol z jednym blue buffem może w rozgrywce namieszać. I Echo. Dosyć ciekawe zmiany tego Echo. Myślę, że były one potrzebne wcześniej, bo było niepotrzebną postacią, ale... Mamy tutaj tak, szybciej się Echo będzie odpalał, zadawał mniejsze obrażenia i będzie on mógł kilka razy uderzyć jedną postać oraz zmniejszał attack speed przeciwników. Czyli jeżeli Echo zostanie sam na przypuśćmy 3 postacie, no to ma większą szansę, że tych wszystkich tam przeciwników wymiecie, bo na drugim poziomie Echo uderzy 7 razy, czyli przypuśćmy 3 razy w jedną postać i 2 razy w drugą i 2 razy w trzecią postać, czyli kilkaset tych obrażeń oni powinni dostać i ma szansę, że ich wyczyści za zamiast uderzyć po razie i po prostu paść, jak on to dotychczas świetnie robił. Zmiany w itemach. Infinity Edge teraz daje ci 100% szansy na kryta, ale obrażenia będą o wiele mniejsze. Jeweled Gauntlet zwiększa wasze obrażenia z krytycznych obrażeń, czyli Infinity oraz Jeweled Gauntlet, myślę, że to będzie fajne połączenie. Rapid Fire Cannon, myślę, że to jest błąd, który oni wprowadzają z pierwszego zestawu, że wasze basic ataki nie mogą być zdodżowane. Co za tym idzie, Shen jest bezużyteczny, wszystkie itemki, które dają szansę na dodża, czyli QSS, Trap Claw, wszystkie bezużyteczne i myślę, że to będzie potrzebny item na każdym waszym carry, czyli na Vayne, na Jinie, na czym tam chcecie, będzie to niezbędny item. Ludens Echo znowu wraca do swojego flat 200 damage'u, po prostu będzie to lepszy item w early game'ie i Hextech Gunblade 35% spell vampa, dalej myślę, że ten item będzie bezużyteczny. Tu są dosyć ciekawe zmiany, jeżeli chodzi o te itemy. Warmog będzie wam dawał dodatkowego 1000 HP, co jest ciekawą zmianą, bo teraz Warmog daje tylko 400 HP, a taki Warmog na 1000 HP naprawdę może ułatwić early game'a, jeżeli wam wypadną dwa pasy albo nie macie co zrobić w lejcie, to 1000 HP zawsze tam jakoś pomaga. Blue Buff wprowadzany zostaje zamiast Serafa, tylko problem jest taki, że z Blue Buff będzie unikalny, więc nie możecie stakować dwóch Serafów na przypuśćmy Ziggsie, co za tym idzie, to to, że Ziggs prawdopodobnie będzie bezużyteczny w kompozycji rebeli, ale macie teraz Zeda jako carry. Demolitionist też jest usuwany, wchodzi za niego Battlecast.
I Giant Slayer dostaje, no myślę, że gigantycznego buffa, bo będzie on zadawał 20% obrażeń jako True Damage, czyli taki, jaki on był, nawet lepszy niż był w pierwszym zestawie. Myślę, że to zmniejszą do 15 albo 12%. Jeżeli postać ma powyżej 1500 HP, czyli na przykład Warmoga albo ktoś gra Brawlery, no to będzie zadawał 80% True Damage'u. No Brawler Blaster po prostu będzie mega OP, to wam chcę powiedzieć. Kielich został wyrzucony i wchodzi kolejny kielich, tylko tym razem będzie dawał 30 AP postaci po lewej oraz po prawej, czyli tak samo jak działa Zeke Herald. Zmiany systemowe, pula postaci za 3 golda zostanie zwiększona na 18, czyli wasz Shaco oraz Vayne ma większą szansę, żeby skoczyć na trzeci poziom. Kane nie będzie dropował z patuli, jeżeli nie macie danej cechy na planszy, czyli jeżeli gracie sobie 6 rebeli, no to nie ma szans, że wypadnie wam Star Guardian z patula. Fajna zmiana, po prostu polepsza to jakość rozgrywki. Nikas Help teraz będzie zawsze działało, nie będzie takiej sytuacji, że wyskoczy wam wiadomość, że nie ma już danej postaci w puli. I ostatnie zmiany systemowe tutaj na koniec to jest to, że zostają zmieniane szanse wypadania postaci. Najważniejsze zmiany, jakie tutaj są, to to, że na 6 i 7 levelu znowu macie 40% szansy, żeby znaleźć postać za 2 golda albo postać za 3 golda. To będą levele, na których chcecie rolować, żeby znaleźć wasze główne carry na trzeci poziom. Na 7 levelu szczególnie chcecie mieć te postacie na trzecim poziomie, czyli waszą Vayne. Nie wiem, czemu tak dużo mówię o Vayne, myślę, że będę ją po prostu grał pod carry. Sprzedawanie teraz. Myślę, że to jest kolejny błąd, który oni popełnili w tych zmianach, bo jeżeli rzucaliście postać za 3 golda na drugi poziom, no to w pewien sposób podejmowaliście decyzję, która może was kosztować. Plus był taki, że mieliście postać na drugim poziomie, minus był taki, że jeżeli chcecie ją sprzedać, no to troszkę golda poświęciliście. No ale o to chodzi w tej grze, żeby podejmować decyzje, niektóre lepsze, niektóre gorsze, no ale te wady muszą tam być, żeby jakoś ten świat zbalansować. A oni po prostu usunęli tą karę, że teraz możecie tą postać sprzedać za dokładnie tyle samo, ile w nią zainwestowaliście. Myślę, że to jest błąd, myślę, że to zmienią, zobaczymy. I ostatni punkt, galaktyki. Galaktyka, gdzie dostajecie postać za 4 golda na początek, zostanie usunięta i od patcha 10.13 będą oni dodawać jedną galaktykę oraz jedną galaktykę usuwać. I to jest bardzo fajne, bo będzie ta gra po prostu utrzymywana. Fajny system zrobili oraz nie braknie jakby świeżości tej grze, czyli zawsze te światy będą się wymieniały, możecie sobie pograć nowe światy, stare zostaną usunięte, te, których większość osób nie lubi, czyli ten Nico Universe albo ten właśnie, co dostajecie postać za 4 golda, te pierwsze światy zostaną pousuwane. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Napiszcie mi w komentarzu, jaka wasza postać będzie najbardziej będzie ulubiona w tym zestawie, w tej ekspansji. Moja to jest na pewno Vayne, myślę, że tą Vayne pod carry to będę cisnął aż do śmierci. Tak samo Teemo, myślę, że będzie ciekawy. Pierwszy raz widzimy Teemo w TFT. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz dziękuję wam za 5000 subskrypcji i do usłyszenia.